No dobrze, znowu jesteśmy w środku. Będziemy teraz kombinować, jak zamontować diodę. To jest dioda plastikowa, izolowana, taką chciałem specjalnie. Tu jest akurat 350 V, super szybka, 20 A. Nie musi być taka, ale po prostu taka była okazja wziąć taką, wziąłem. Tu powiem ciekawa sprawa z przełącznikiem, bo jeden był plastikowkręt taki jak trzeba, a druga była zwykła metalowa śrubka i widać jest pęknięty ten pasek taki tutaj, to jest pęknięty słupek. Mocujący przycisk, jako ciekawostka. No dobra, teraz jest kilka opcji, jak to zrobić. W ogóle śmieszne jest to, że te tranzystory nie są bliżej siebie, żeby totalnie na nie wiało, tylko tak naprawdę ten jest bardziej chłodzony niż ten. No ale to już może trochę mniejsza o to. Czekajcie, mam telefon. No dobra, trochę tu już porozkręcałem i teraz tak. No, któryś z tych przewodów trzeba będzie ciachnąć, nie wiem czy plus, czy minus, będę musiał pomyśleć, na razie to mniejsza o to. Trzeba pomyśleć, jak zamocować tą diodę. Myślałem, czy z tyłu jej nie zamocować od drugiej strony, ale tam by na nią w ogóle wentylator nie dmuchał. Także może ją zadam w taki sposób, jak jest teraz. Tu jest kropeczka napunktowana, jak mam wywiercić otwór. Dlaczego? Że jak ona będzie się grzała, to żeby to ciepło też ta dioda wyłapywała, że trzeba chłodzić. No w miarę blisko tego, żeby tu był też przepływ powietrza od wentylatora. Także no, będzie trochę długi przewód, będzie spadek tego na tym przewodzie, dlatego damy coś grubszego. Myślę, czy te przewody wymieniać, tu 16 AVG. Będę musiał zobaczyć, czy to jest milimetr, czy 1,5 mm². Tak, American Wire Gauge. Nie kojarzę tak z pamięci. Może wymienię. Może zalutuję po prostu tutaj tylko te końcówki, bo tu na tym był spadek 0,2 V chyba, tak? Chyba był 0,2 V spadek, ale to by trzeba też zmierzyć tu, w tym punkcie i po prostu skalibrować, jak to jest skalibrowane. I tak jak mówiłem, kalibrację już mam rozkminioną. Fuj. Dobra, wycieram się, nawiercam i zaraz kombinujemy dalej. No dobra, tak wygląda przeróbka, że ten przewód został przecięty. Tam od tamtej strony. Tu została zarobiona na nim końcówka, oczko i wkręcona pod fabryczne tutaj śrubkę. Zaraz wam to pokażę lepiej. Bo tu jak jest out plus, tu po skosie do pinu pierwszego idzie właśnie wyczucie napięcia. I no mam nadzieję, że to po prostu jest to napięcie, co jest tutaj na płytce, na początku tego przewodu. A teraz będzie mierzone na bananku. Tutaj fabrycznie to jest tak przykręcone. I ja dodałem po prostu to coś. Ten no, konektor oczkowy. Zalutowane to jest. Trzeba to też tak zabezpieczyć, że jeśli coś tu się będzie grzało, bo te przewody mogą się grzać tutaj, jak będzie płynął duży prąd, żeby nie przetopiło tej izolacji, żeby się nie zrobiło zwarcie z niczym. A do tego dojdziemy później. Na razie niech sobie tak będzie. Na plusie zrobimy tą diodę. No bo pomiar ma być właśnie za diodą. Sorry, czyli na plusie, bo masy są połączone, więc no, zrobię na plusie. Zobaczymy jak wyjdzie, najwyżej coś się spali. Może naprawię, może nie naprawię, zobaczymy. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Dobra, tutaj jest otwór już nagwintowany. Tu jest M3 razy 0,5 mm, czyli mamy 3 M3, czyli 3 mm, minus 0,5, wiertło 2,5, nagwintowane. Tu mam śrubeczkę trójkę, także przykręcam, przylutowuję tutaj przewody, izoluję to, no i bawimy się dalej. No dobra, tu już jest jedna zalutowana i zabezpieczona. Tutaj druga, pełny przetop, 1,5 mm². Warto wiedzieć, sobie zmierzyć, że ten cypel tutaj jest połączony z katodą. Tu mamy anodę, tu mamy katodę, tak sobie narysowałem, żeby się nie pogubić. Także zaraz to sobie skurczymy. Pasta, przykręcam i będziemy tutaj robić wymiary. No dobra, szybkie sprawdzenie, jak to wygląda. Nic się nie blokuje. Mi trochę tylko śrubka wystaje. Jest ok, musicie mi uwierzyć na słowo. Ciężko mi tu będzie to pokazać. No, jest jakieś 2-3 mm od tego tranzystora odstępu. Także ogólnie wyszło całkiem fajnie. Ten już jest wymierzony, zalutowany. On po prostu będzie sobie tak. Ten zaraz dotniemy. Czekajcie, bo się nie chcę ubrudzić w paście. O, już się ubrudziłem znowu. Masakra. Wiecie, jak to się roznosi, nie?
No, jest przycelowane. Będzie git. Jest trochę zapasu pod spodem tego przewodu, żeby też był jakiś ruch. No dobra, zalutuję, przykręcam i działamy dalej. No dobra, poczynione modyfikacje zrobione. Wywaliłem to i zrobiłem porządne uziemienie zalutowane. Co tutaj? Tu już jest zrobione i zalutowane na samej końcówce po to, żeby jak najmniej tutaj usztywniło przewód. Tutaj też już nowy przewód, gruby 1,5 mm, także jak wszystko nowe, to nowe. Tutaj są oryginalne, tylko zagniecione. Ja mam zalutowane, także może to troszeczkę zmniejszy spadki napięcia. Co jeszcze? Długości. Ta długość już jest ogarnięta. Długość masy jeszcze nie jest ogarnięta, a zaraz to sobie ogarniemy. Dobra, już przykręcone, tutaj polutowane. Nie wiem, czy mówiłem, tutaj dałem za płytkę ten przewodzik mały, żeby się tutaj nigdzie nie plątał. Przewód od wentylatora poprowadziłem z tyłu, nie wiem czy fabrycznie w sumie tak było czy nie, ale no żeby nigdzie nie mieszał się z tymi tutaj od wysokiego napięcia przewodami, żeby się nie krzyżowały, także lepiej to już muszę polutować i teraz trzeba będzie to odpalić, pomierzyć i zrobić kalibrację, o ile w ogóle tutaj będzie działało jak trzeba. No dobra, mamy znowu transformator separacyjny podłączony, właśnie go podłączam i uruchamiamy. Dobrze. Mamy napięcie. Włączam fajnie. Nic nie wybuchło. Dobrze. Tą dolną gałką się nie da. Trochę prądu. I na sucho zmierzymy. Na sucho pomierzymy. Jakie jest napięcie? Mam nadzieję, że tu nic nie strzeli. Dobrze, jesteśmy w trybie auto. I co nam tutaj się mierzy? 28,74, czyli całkiem prawidłowo się tutaj mierzy. Podkręcimy. 31,23, czyli no nawet nie musiałem kalibrować. Zaraz zobaczymy, co się zacznie dziać, jak będzie płynął prąd. A, wow, kurde. Powoli to napięcie jakby rosło. Zobaczymy przy ilu. O. No 4,75 już na walczy, żeby było 4,5. No dobra, walimy z tym prądem. Żarówki się tam rozżarzają. Boczkiem widać. Zrobimy te 50 watów. Co nam tutaj zmierzy? 11,26, no kurczę, całkiem wykalibrowane to jest, pomimo, że spadek na tej diodzie, to mam nadzieję, że to nam pokazuje prawdę, 11,3. Nice. Bo ja wam nie spodziewałem się, że to będzie tak ładnie, tak elegancko. Czekajcie, spróbujmy trochę więcej. Już tam się zaczyna żarzyć się, zaczyna nasz... Wiecie co? 14,74 mamy i 14,8 na wyświetlaczu. No, dla mnie petarda. To teraz idziemy na sieć. Obciążamy pełnym obciążeniem. No i poczekamy do pół godziny, zobaczymy, czy ta dioda się spali, czy się nie spali. I trzeba będzie jakiś chyba akumulator rozładowany porządnie naładować. I zrobić taki test po prostu. No dobra. Jesteśmy już na napięciu sieciowym. Włączamy. No nie. Znowu się spalił. Jak było ustawienie? No, było w połowie. Więc po prostu chyba jak włączam go na obciążeniu, to się spala bezpiecznik. No dobra. Trzeba wymienić. No dobrze, zmieniłem typ na zwłoczny 3.15. Zobaczymy, czy dobrze, czy źle.
Ach. Dobrze. Ustawimy sobie trochę prądu. Te napięcie w tle trochę może zmniejszę. Zobaczymy, czy będą iskry przy podłączeniu obciążenia. Do 2 amperów poszło. Nie mamy tych amperów. A, bo co? Dobra, damy napięcie na maksa. I zobaczymy, czy będzie... Ach, tak, iskrzy. Bo to od napięcia po prostu. Było duże napięcie, tu są kondensatory. 200 watów. Set energy. 0 sekund, 200 watów, 250. Czyli teoretycznie tutaj pełna moc. Wcześniej chyba było trochę więcej watów i wydaje mi się, że to może być strata na diodzie. Zobaczymy napięcie, jakie tu nam pokaże. 25,39, bardzo ładnie, 25,5 tutaj pokazuje. Tu sobie jeszcze zmierzymy tak. O! Już się włączył wentylator. 25,38, 39 przy pełnym obciążeniu. Nawet 25,4 się robi. 25,5 wskazuje, także chyba nie będę go kalibrować. Według mnie jest ładnie, tylko teraz niech przejdzie testy. Niech przejdzie testy obciążenia. 250 watów. Kurczę, nie wiem, czy on to dobrze liczy teraz moc. Napięcie się w miarę zgadza, trzeba by prąd zmierzyć. Zostawię to na chwilę, mam nadzieję, że tu się nic nie spali. Idę po cęgi. Wy tutaj pilnujcie. Dobra, mam cęgi. Zaraz sobie zobaczymy. Pokazuję 10,1 ampera. Teraz tak, myślę. Lepiej by się było wpiąć w szereg, wyregulować prąd. Na okolice 1 ampera. Okej. Mam 1 amper i potwierdzimy sobie to po prostu multimetrem w takim wpinanym w szereg. Czyli na przykład wykorzystamy tego dziadygę. Jak to tutaj wygląda? Ampery, lid i tutaj migają w ogóle, które mają być. To jest fajne. Okej. I w ogóle chyba on też tak działa, że jak się wyjmie, jesteśmy w trybie auto i tylko tu podłączę się, żeby mierzyć prąd, no to on od razu wie, żeby w ampery się przełączyć. Także to też całkiem fajna opcja. No dobra. Tu nasz jest 1,01 ampera. Dobra, jest 1 amper. Dobra, i zobaczymy sobie, uwaga, 1,050, czyli całkiem pokazuje, niby mogę to 10 amperów sobie zmierzyć, nie testowałem jeszcze tego amperomierza, czy pokazuje całkiem,
No, przyzwoicie pokazuje. Tu się coś zaczyna powolutku. 7,3, tam jest 7,6. No, im wyżej, tym troszeczkę minimalnie gorzej. No, także powiedzmy, że możemy w stanie mu wybaczyć, tak? Aczkolwiek, jakby ktoś chciał się bawić, mi się nie chce bawić, sorry. To jest takie z grubsza i tak, to mamy tylko jedną cyfrę tutaj. Przy tych okolicach 5, no już się rozjeżdża. 4,5, no to 0,2 ampera przekłamuje. Pewnie kalibrowali to na jakimś właśnie małym prądzie testu. Czy temperatura może mieć wpływ? Ja nie wiem. Jakie tu elementy stosowali? No 3, no tu się już minimalnie już się rozjeżdża, nie? No teraz tak, trzeba przy otwartym tym, tu mamy sieciowy 230 na froncie, żeby to odkręcić, odizolować, obciążyć, pokręcić. 0,3 ampera przy 8 amperach. Ile to jest procent? Trzeba policzyć. No to mi tu wychodzi, że to jest jakieś 3-4%, nie? Zależy, jakby tutaj zaokrąglić. Także szczerze, dla mnie jest wystarczająco blisko. A chciałem tutaj dotknąć. Nie, tu teraz auto. Trzeba przełożyć. A jak przełożę, o, z pomiaru prądu nie wraca. Z pomiaru prądu, jak tutaj przyłożę, nie wraca, przynajmniej jest bezpiecznie, nic tutaj nie walnie. 31,23, dobra. Dobra, wracamy do naszego obciążenia. Tu zjadę z napięciem. I tak walnie z kondensatorów. Dobrze. No i walimy pełną moc. Pełna moc. Tu dzisiaj bawiliśmy 10 minut. No i niech się testuje. Już 1 kWh zużyłem dzisiaj na zabawach. Tak? Nie. A tutaj cost kilo, złotówkę za kWh, 0 dni. Tyle tam zużyłem. Tu mamy licznik. No dobra. Pół godzinki. Jakoś tak. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wybuchnie. I będziemy mogli uznać, że można zacząć testować podłączenie akumulatora. Aczkolwiek no, dioda na wyjściu jest w taki sposób, że teoretycznie powinno być wszystko bezpiecznie. Aczkolwiek no, jeszcze nie mogę zarekomendować tej przeróbki, bo jest nieprzetestowana, ale sobie narysujemy. Dobrze, to może tutaj korzystając z okazji. Tak to było, tu jest nasz zasilacz po tej stronie, wyprowadzenie plus, wyprowadzenie minus, no i mieliśmy pomiar wewnątrz i teraz byśmy tutaj podłączyli sobie plus akumulatora, minus akumulatora, tutaj akumulator, to gdyby tu było niższe napięcie, to na zasilaczu byłoby ustawione 10V, a kontrol 12V, no to on ma wyższy potencjał, więc teoretycznie jest w stanie nam wymusić prąd przepływający w tą stronę i tu nam może coś spalić. Po tej modyfikacji mamy taką samą sytuację, jakbyśmy tutaj dali po prostu szeregu diodę, która nam zabezpieczy, żeby się prąd nie cofał. Czyli jak tu jest niższe napięcie, to jesteśmy jakby odcięci. Płynie bardzo malutki prąd wyrównawczy, tylko prąd steczny diody. A jak tu jest wyższe napięcie, ono może płynąć do akumulatora i go ładować. Także teraz po przeróbce mamy coś takiego. Wewnątrz mamy diodę.
mamy wyjście na nasz terminal i tutaj mamy pomiar napięcia realizowany przez zasilacz. Tu jest plus, tu jest minus i mamy pomiar realizowany za wyjściem diody, czyli na diodzie są różne spadki. Jak ona jest gorętsza, to tu będzie 1 volt spadku czy coś i wtedy gdybyśmy nie przerobili tego pomiaru, to by tutaj było przekłamany spadek napięcia na diodzie. Na diodzie może być od 0 tam chyba 7 do 1,5 V na tej akurat konkretnej diodzie, którą mam, w zależności od prądu. Przy małym prądzie tam będzie ten spadek 0,7, coś tam dużo 1 V. Czyli jak płynie maksymalnie tam przez 20 amperów, to maksymalny spadek na diodzie to jest 1,5 V. I żeby nie mieć tego właśnie przekłamania, bo niektórzy właśnie ładują tak, że tu podłączają od zewnątrz diodę, tu po prostu, no tylko wtedy nam źle pokazuje, trzeba brać na to poprawkę i to napięcie na diodzie nie jest stałym spadkiem. To nie jest tak, że sobie w pamięci dodam sobie 0,5 V albo tam 0,7 czy coś, nie. Spadek napięcia na diodzie zależy od jej temperatury i prądu, jaki przez nią płynie. Także ta przeróbka jest o tyle fajna, że teraz bezpiecznie możemy sobie podłączać nasz akumulator. Kurde, dwa plusy narysowałem, to jest minus. To jest plus. No. I to jest fajne, bo to zrobiłem ja. Dobra, koniec żartów. Dobra, to niech się testuje. W międzyczasie trzeba co? Żabki. Trzeba zrobić żabki, ale też nie byle jak, bo tu jest przylutowana i tu jest przylutowana. A tu ładnie jest przewód zagnieciony. To jest wszystko z jednego kawałka przewodu. Tak to wygląda. Tu ściągam dużo izolacji, przeciągam tu, to mi izolacja się wyrównuje, ściągam znowu. Mam taki kawałeczek elegancki. I potem można ładnie zrobić, żeby prąd płynął. Jak to trzyma akumulator, no to tu jest mała powierzchnia styku, żeby to równo płynęło z obydwu, no, z obydwu żabek. Więc już jak mam taką żabkę, przymierzamy sobie. Lutujemy pierw tą końcówkę tą. Jak ona jest przylutowana, to tutaj jak najwięcej przewodu, żeby było, żeby on sobie pracował i też tutaj do ścianki trzeba przylutować i będzie elegancko. Także to właśnie uczynię. Z imadełku, a sobie zawsze chwytam coś okrągłego, niedużej średnicy, żeby nie były za blisko siebie te dwa. No wiecie co, tak jakby były ściśnięte. Dobrze. Też żeby to nie za bardzo poszło tutaj, żeby to nie było sztywne, żeby się nie usztywniło od lutowia. No i tak samo druga strona. Tutaj wezmę bliżej siebie, bo trochę nie widzę. Z tej drugiej strony to można sobie najpierw zrobić jeziorko. Przy okazji podgrzewając całość. No i chyba mi się za bardzo nasączyło lutowiem przewód. Mam nadzieję, że nie pęknie w przyszłości. Tu już było trochę grzane, więc poczekam. Przewody dwumetrowe, idealne do ładowania akumulatorów, wygodnie. Z jednej strony... Kurczę. Coś jest z fokusem ostatnio. O. Tak wygląda ten jeden lód. Tak wygląda ten drugi. Sobie spojrzę, spełnia moje wymagania. I tutaj, gdzie jest nasz przewód. Jest to prawie nieśmiertelne, bo gdyby tu przylutować, przewód zagnieść i go przylutować, to on tak stwardnieje, że to się wszystko potem wyłamuje, wysuwa. A samo zagniecenie różnie bywa z tym, zwłaszcza jak to jest taka cieniutka blaszka, dosłownie z papieru. Także takie chińskie końcóweczki. Do ładowania akumulatora będzie git.
Dobra, tu już chyba szkoda energii. Mamy 21 minut na 250 W, jeszcze się nic nie spaliło, więc sobie zmniejszymy to po prostu. Niech tam się wszystko ładnie wychłodzi. Albo dobra, wiecie co, jeszcze na chwilę damy i porównamy napięcie na wyświetlaczu z tym wyjściowym. ...25-48, także według mnie jest git. Dokładność 0,1. Dokładność. Niepewność pomiarowa. Dobra, niech on się schłodzi. Ciekawe, jak długo będzie się chłodził teraz. No, chwilkę się schłodził. Już mi się nie przewracają moje żaróweczki. Oj, ciepłe to. Jest przykręcona stopka. Albo ma stać pionowo, albo jest taki zakres odchylenia. W tą stronę jak spadnie, to przewody złapią. No dobrze, to teraz tak. Mam tu podłączony akumulator. Tu mam drugi biegun z akumulatora. Na akumulatorze jest 12,37, czyli taki troszeczkę rozładowany. Włączamy zasilacz. I teraz na zasilaczu... A, trzeba prądu trochę dać. Ile na zasilaczu tutaj można ustawić? Ustawimy sobie mniej. Ustawimy sobie o. No, może jeszcze nawet mniej. Ustawimy sobie 5 V na zasilaczu. Teraz normalny zasilacz, w momencie gdy ja bym go podłączył, to mógłby popłynąć prąd wsteczny. Teraz w sumie nie wiem, czym to sobie zmierzyć. To już tak naprawdę nam niepotrzebne. Ten. O nas nie obchodzi. Zobaczymy, czy coś tu popłynie. Może sobie wezmę na szybko tak amperomierz. Zero. No, jak ja będę trochę tutaj ruszał, może się tu coś pokazać. Na minus wchodzi nam, czyli zależy tutaj. Dobra. Dotknę tu. A zasłoniłem. Czy tam się pobór zmienia? Nie zmienia, bo jest minus 10. Czyli nie płynie nam prąd wsteczny, ale o, patrzcie, ten reaguje. Ten zaczyna mierzyć napięcie i nam pokazuje napięcie z akumulatora. Fajnie. Będzie można sobie tym zmierzyć napięcie akumulatora. Co teraz robimy? Teraz ustawiamy napięcie w tle, do którego chcemy ładować. Czyli na przykład 14,4. Tu mam kwasiaka, więc mogę ustawić 16 V. Dobra, niech będzie sobie te 16,1. Teraz prąd damy taki, który tylko wystarczy... aby podtrzymać nasze napięcie w tle. I teraz napięcie nam siądzie i nam zejdzie do ograniczenia prądowego. I teraz byśmy pół amperem ładowali akumulator. Mamy napięcie i to jest nasz prąd, który płynie. Zaraz sobie zobaczymy. Tu mamy, nie wiem czemu, setka. Może mi się magnesuje do tyłu, po prostu cęgi się magnesują. O, teraz jest bliżej tego wskazania. 0,57, 0,55. To by się zgadzało. I teraz możemy sobie ustawić ograniczenie prądowe. Załóżmy, ile tam ja. 4-5 amperów mógłbym mu podać. Rozkręcimy se na maksa. O, ma apetyt na prąd ten akumulator, powiem wam. Ma apetyt na prąd. 140 W. Tu już trzeba by zmienić zakres na 20 amperów. Dobra. Jak taki ma apetyt na prąd, zmniejszę tutaj teraz ten prądzik nasz. Lepiej to wkręcę, bo widzicie, jak mi tutaj wszystko wyjeżdża. Już napięcie na akumulatorze 12,9 się zrobiło, ładunek powierzchniowy. Dobra, trzeba to lepiej wkręcić. Albo zrobić bananki, albo Y takie by się przydały. Y byłyby najbezpieczniejsze, najlepszą opcją w sumie.
No dobra. Mamy zakręcone. Idziemy z prądem. I teraz fajnie, bo możemy sobie ustawić na przykład 2 amperki. Chcemy maksymalnie 2 amperami dojechać do 16 V. Zostawiamy, idziemy. To są 2 amperki piękne. I akumulator się powoli ładuje. 13. 13 tyle. Chcemy szybciej. Nie ma problemu. Robimy tyle. Czego nie polecam? Nie polecam ładować w aucie w podłączonej instalacji, bo jak się nam zepsuje potencjometr i nam wywali napięcie w kosmos, żeby się nic nie stało z instalacją samochodu, to raczej do ładowania akumulatorów odpiętych od instalacji, chociażby masę lub plusa zdejmijcie, jak chcecie ładować jakby w komorze pojazdu, zdejmijcie plus, zdejmijcie masę, jeden, nie muszą być oba, jeden, żeby tylko rozpiąć obwód i dopiero wtedy można się bawić ładowanie. Tu jest co? Tu jest 50 amperogodzin akumulator, więc trochę ten prąd, daliśmy mu taki duży. No to wytrzyma. Alternator tyle samo by mu podał. Dobra, ja to zostawię tak, bo chcemy przetestować, czy się coś spali, czy się coś nie spali. Czy jak resetuję czas? Ok, jak resetuję czas, to chyba nie zresetowało kilowatogodzin. Więc teraz uznajmy, że to jest czas ładowania akumulatora. Czemu mierzy 15,4, gdzie mój multimetr mi mierzy 14,95. Zaraz to sobie zbadamy. Mój multimetr ma 15 V, a tu na wyjściu 15,34. No, są dość długie przewody dwumetrowe. Jest ten spadek napięcia. No ale cóż, widzieliście jakie były żabki, też były słabe. Można by wyprowadzić z tego zasilacza przewód, żeby razem z plusowym drugi przewód na sam koniec, na plus akumulatora, żeby mieć bezpośrednio pomiar z akumulatora. Czyli ten przewodzik, który jest teraz przykręcony do tego, ten cieniutki, gdyby jego przerobić, zrobić go taki długi, długi ten przewodzik i zawsze, żeby był podłączony do końcówki, to można by tak było zrobić. Tylko nie wiem, co by było, gdybyście go nie podłączyli, podłączyli plusa i to czy by tylko wskazania nie było, czy coś by się spaliło. Myślę. I to jest chyba tylko od wskazania z tego tutaj o naszego, jak mu to powiedzieć, no z tego wskaźnika. On był chyba tylko do wskazania, on nie bierze udziału w regulacji prądu napięcia, bo tam chyba drugi, chyba 50%, nie jestem pewny. Dobra, słuchajcie, kończymy ten film, chyba długo wyszło, zobaczymy jak to przyjdzie w montażu. Jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, co sprawdzić, jak to przetestować, co można lepiej zmienić, inaczej, chętnie uwagi jakieś cenne od was. No i co? To by chyba było na tyle. Dobra. O, zmierzymy sobie spadek pomiędzy plusem a plusem. No mamy 0,15 na plusie spadku. Na minusie mamy 0,15 i stąd mamy właśnie tą różnicę 0,3 V. Czyli teraz jak przytkam, to mamy 15,1 prawie i tam 15,4. Czyli prawo Ohma działa. Dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że naprawdę ten moim widzom akumulatorowcom, czyli widownia z kanału Mr. Akumulator i nie tylko. Mam nadzieję, że taka przeróbka zasilacza się przyda, czy tego, czy innego, czy zastosujecie tutaj sobie diodę. Jak to sobie wykombinujecie, to już wiecie po waszemu. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. O, patrzcie, teraz jesteśmy w fazie constant voltage. Sorry. Czyli on nam stabilizuje napięcie. Prąd już jest po prostu mniejszy niż ustawione ograniczenie prądowe. Czyli zresztą ustawienie tam było na 5 amperów, teraz już 4,8. Czyli jesteśmy w stanie stabilizacji napięcia. Tu jest 15,5, bo tyle jest na akumulatorze, w sensie tyle jest na zaciskach. Tak, 15,4 jest na zaciskach. I gdybym teraz odłączyłem klemę, mamy
16,1 V. I podłączenie akumulatora nam po prostu zbija napięcie na dół, a płynący prąd powoduje, że przy prądzie bliskiemu zeru będzie właśnie nasze 16,1. Podłączę teraz do akumulatora. Trochę tu zaiskrzyło. O, widzicie, jak wolno reaguje na zmiany tutaj wyświetlacz. W ogóle regulacja prądowa trochę zwariowała. 9 amperów nam daje przy piku, przy takim podłączeniu. Dlatego ten zasilacz nie nadaje do rzeczy typu jakiś tam Arduino czy coś. Bo jak sobie ustawicie na przykład 5 V, wyłączycie go, włączycie, on ma tak wolną regulację, że on przy włączeniu wam strzeli na przykład 15 V, wyreguluje dopiero na 5, a Arduino w tym czasie będzie zabite i przebite. Dobra, teraz już naprawdę wszystko. Trzymajcie się, cześć. Dobra, do 3 razy stuka. Co jeszcze może być groźne? Jak będziecie robić tak, to tu może płynąć tak duży prąd zwarciowy chwilowy, że dioda może nie wytrzymać się, jeśli będzie jakaś słabsza. Także nie robić iskrzenia, proszę. I powinno być dobrze. No dobra, słuchajcie, to jeszcze tak. Na sprawnym sprawdzimy sobie z bezpiecznikiem. Jest bezpiecznik szybki, Fast 315. I zobaczymy sobie, czy to jest w stanie nam wywalić ten bezpiecznik. Na razie bez obciążenia dałem maksymalny prąd, maksymalne napięcie. I będziemy próbowali bez obciążenia. Tak to zrobić. Teraz z obciążeniem w takim razie. Uwaga. O. Czyli szybki bezpiecznik jest za szybki, a fabryczne szybkie tak naprawdę to może nie jest szybkie. Nie możemy takie oznaczenia. To już chyba wszystko wiemy. W takim razie zasilacz po naprawie nie jest uszkodzony. Winne są zbyt szybkie bezpieczniki. Czy TF, to może znaczy fuse 3 ampery po chińsku, po angielsku, nie wiem jak oni tam sobie oznaczają. Zachęcam do dyskusji na ten temat. To jeszcze tutaj oznaczenia bezpiecznika oryginalnego F3AL250 i te moje ceramiczne F3 15A H250. A, jak lubicie takie naprawy elektroniczne i inne rzeczy, to moja playlista tu wam podlinkuję w prawym górnym rogu i pod filmem naprawy elektroniczne.